body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Cześć i czołem, witam was kochane osiorki w kolejnym odcinku z Hearts of Iron. No u mnie, słuchajcie, w mojej wielkiej, wspaniałej Polsce przygotowania do kolejnej wojny. No jestem, słuchajcie, pełen ekscytacji, nie wiem jak to wszystko wyjdzie. Zmieniłem sobie już pobóg na obowiązkową służbę. Potrzebuję manpowera, no i potrzebuję w miarę szybko zrobić jeszcze dosyć dużą ilość dywizji. Natomiast nie do końca mam jeszcze ludzi do tego i tak wiecie. Jakoś to powoli wszystko się toczy. Teraz też zmienię jednego z moich doradców. Właśnie zauważyłem, że pan Kukieł ma współczynnik ludności w wieku poborowym minus 5, a ja nie potrzebuję takich amp tutaj, ja potrzebuję wielkiej Polski, potrzebuję dużo, dużo i jeszcze raz dużo ludzi. Wielka ludność nie robię celów narodowych, właśnie po to, żeby mi ta siła polityczna lepiej po prostu szła. Też przez to wolniej integruję zdobyte terytoria. Ale potem przyspieszymy, obiecuję. Jak widzicie, ta frakcja, którą byśmy walczyli, jest Reichspakt, jest dosyć duża. No te państwa powinienem akurat szybko zdobyć, w miarę. Z Bułgarią też nie powinno być problemów. Gorzej z Ukrainą, słuchajcie, i Niemcami. Ale myślę, że jak te moje armie pouzupełniam, to jakoś to już będzie wyglądało. Szczególnie, że tutaj pan Rommel będzie robił dywizje pancerne, które stąd puścimy na górę, żeby to w miarę szybko podzielić. I polski Gdańsk, polski Królewiec i polskie Mazury, żeby wszystkie nasze etniczne tereny, podobnie jak Węgry czy Serbia, wróciły do nas. Taki, słuchajcie, jest ambitny plan na tą serię. Troszkę tutaj ten manpower już nam wzrasta. Nie ma jeszcze może jakoś, wiecie, mega, ale idzie to. Więc jak to idzie, to ja dodaję kolejne dywizje. Zobaczymy, co z tego będzie. O, mamy 50. Panie Kukieł, kogo mogę pana zmienić? Stabilizacja by mi wzrosła. Nie. Nie. Lokalne O. Ten nie jest głupi. Surowce lokalne, lokalne zasoby. I jest plus 20%. Zobaczmy, co coś lepszego jest. Stabilizacja, to też jest niezłe. Dużo was tu jest, tak trzeba, wiecie, szybko przejrzeć. Ale chyba tamtego pana weźmiemy. Surowcy mnie nie interetere. To jest chyba to samo, tylko inne zdjątko. Wiecie co, robimy to. Zawsze te 5% ludności w wieku poborowym więcej. Dobrze, tu się już szkoli, świetnie. Też nie ma co czekać, nie wiadomo ile. Te wyszkolone dywizje zabiorę stąd. Potem będziemy dzielić i rządzić. Tak. Wiecie, ta armia ukraińska jest bardzo ważna. Nie muszę chyba mówić dlaczego. Zobaczcie. Oni mają dywizji ponad 100. Mają niedużo mniej niż Rzesza. No dobra, no Rzesza ma dużo więcej.
Ale ja też mam świadomość, że to jedna armia to jest po prostu za mało. Więc ja muszę te państwa szybko spuszować. Nie widzę innej opcji. Kurka wodna. Jak tam mój manpower? Idzie. Wszystko, co tylko jest, to wchodzi od razu do armii. Dobra, tak robimy. Będziemy to wystawiać. Co tu jeszcze mamy? Czy mamy jakieś cele narodowe? Zróbmy tak. Niech to się szybciej integruje. Ach, zróbmy tak. Czy mamy jakieś cele do wybrania? Słuchajcie, takie przyzwoite. Tego nie ruszymy. Czy robić tutaj jakie. Co mi da rozbiór plus? To jest tylko rozbiór plus. To możemy to zrobić sobie przed wojną. Odzyskanie Wilna. To ona może dać wojnę i to jest problem. A jeszcze wojny nie chcę. Tutaj gospodarka jest na maksa zrobiona. Robię te rozwoje lotnictwa, chociaż nie do końca wiem po co, bo ja tak na razie samolotów jeszcze nie używam. Mam za mało, nie mam armii, żeby się bawić w takie rzeczy. Tak samo jak samoloty. No dobra, to zostawmy. Niech nam ta siła polityczna rośnie. Jak w szkolenie, jak moje szkolenie wojsk, proszę. Jakoś to idzie, powoli, bo powoli, ale idzie. Proszę, żebyś się udał do armii, to się szkolą. Szpitale polowe. No to jest świetne, tylko ja nie mam jeszcze doświadczenia armii, żeby wam to powrzucać. To mnie troszkę boli. 42 sierpień. Mogę robić husarza. Nawet mogę go wybadać. Czyli to jest za duża różnica w latach. Zróbmy to. Nie wiem, czy nie zrobić tych ze dwóch dywizji. Ale dokładnie dwóch. Jak ze sprzętem stoimy? Dobra, trzech. Tylko tak, to muszę wszystko poedytować, te szablony. 180 mi pasuje. Tutaj, możemy dodać już. Kompanię techniczną. Robimy to oczywiście. Jak moja logistyka na przykład? A, jeszcze 6 dni. Dobra, bo muszę, wiecie, te czołgi muszą być odpicowane. Tyle, ile się da. Jak szkolenie. Powoli, strasznie powoli. Ale patrzcie, mam pierwszą armię pancerną. Tak nie udziela się. Zapraszam cię tutaj. Jadą moje pierwsze czołgi. Jeszcze absolutnie niezrobione, ale już są. Tak, bo tu będą tylko zmechy i piechota. Tutaj nie chcę mieć więcej. To musi być szybka, mobilna armia, która będzie zdobywała teren. Gotów do wymaszerowania! Takie jest jej założenie. Gotów do wymaszerowania! Tylko jak to odłączyć? Od armii. Nie wiem, czy będę musiał ich po prostu. Chyba bym musiał stworzyć po prostu na nowo. Żeby to było lepsze. Proszę bardzo. Kompania logistyczna.
Tak zróbmy, wiecie co, tą armię królową, bo ona jest w tej dywizji, nie wiem jak to zrobić, nie pamiętam. Po prostu ją usuńmy i dodajmy jeszcze raz. I teraz muszę wziąć czołgi. Nie są czołgi. Ja też czołgi zniszczyłem. Możliwe. Proszę, no dobra. Nie, jestem tłukiem. Bo tu ich nie ma. Hejno, tu ich nigdzie nie widzę. Tak, więc chyba tak zrobiłem. No dobra, to stworzymy po prostu armię jeszcze raz z pierwszego dywizjonu czołgów, który nam się zaraz tutaj pojawi. To będzie za 100 lat. Więc zróbmy to po prostu tak, żeby było dobrze. Ja tutaj zacząłem budować takie, wiecie, serdeczne forty na granicach, bo nawet te jedynki coś tam mogły nam pomóc w obronie. Tutaj, że wiem, gdzie może być jatka, czyli na Ukrainie, na Białorusi, w Niemczech te forty robię, a potem będziemy sobie boostować już inne fajne rzeczy, na przykład to, patrzcie, pyk. To jest na to. Jest na to miejsce, jest na to czas. Fabryki wojskowe zawsze się przydają. Więc możemy trochę wstawić. A też liczę na przemysł z państw ościennych, że tak powiem. Kilka dywizji zawsze się przyda. Wrzucamy je od razu do szkolenia. Jak moje czołgi, bo przecież ja te czołgi jednak rozwaliłem. Dobra, panie Rommel. Dostaje pan nową armię. Pan będzie na razie bez marszałka. Dostanie pan jakiś szałowy kolorek. Tak, od którego nie ma. Granatowy niebieski, język światowy niebieskiego. I panu bym chciał dać tutaj plan. Z atakiem tu. Pan to będzie musiał po prostu podzielić, przyjacielu. Jakie będzie pana założenie? To miło jak te czołgi jadą. Muszę mieć 10 dywizji czołgów. To troszkę jeszcze potrwa, więc ten odcinek będzie taki jaki widzicie. Nawet chyba czas przyspieszę. Bo to szkoda. Mamy siłę polityczną, więc szybko proszę o ludzi. Tych jest 4, dajmy 5. Ale szlaguje ten kajzerek. Tyle dywizji to nie dla niego. Jak stoimy w ogóle z ciężarowami, z produkcją, bo widzę, że podejrzewam trochę gorzej. Też się poddawałem te kompanie techniczne i tak dalej. Zróbmy tak. Mam jakieś wolne? No tak. Jak to robimy, to się zwiększy produkcję czołgów. Jak tam nasze dywizje? O, proszę. Pięknie, broń przeciwpancerna to się zawsze przydaje. Teraz tak, wy do pana Rommla. Zapraszam. Melek jest tutaj. A ciebie zapraszam do szkolenia, przyjacielu. Go. O, i to trzeba z całym szacunkiem od razu podmieniać. Broń. To nam dużo daje, tylko nie wiem, czy nie jest za wcześnie na takie.
akcję. Zobacz, husarz 43, nie no, dwa lata do przodu. Przełamanie zwiększmy, to można robić. Nam powoli wszystko rośnie. My razie mało pancernych, ale to wszystko przed nami. Myślę, że tak jeszcze z pół roku będzie to przygotowanie trwało. A potem ruszymy z buta na naszych wrogów, którzy chcieli nam zabrać nasze rdzenne polskie ziemie nad Renem. Tak to wygląda. No, cieszy mnie to właśnie, bo wiecie, miałem plan, żeby atakować lepiej w Imperium Rosyjskie, przez ten przesmyk. No, tutaj zrobiłem forty, dziesiąteczki. Ale też przepchnąć 8 dywizji w lesie, to będzie bardzo ciężkie. No, że Rzesza ma wojnę. No to chyba trzeba to wykorzystać. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy wy uważacie podobnie. Dla mnie to jest nawet logiczne. No dobra, róbmy ten przemysł. Podejrzewam, że handel nam się troszkę pozmieniał. Nie, nie pozmieniał się. Państwo polskie pięknie wygląda. Co, czy potrzebuje tak dużo dywizji, piechoty? Jakoś mi tam to rośnie, czekajcie. Dajmy więcej dywizji. Tyle ile mamy sprzętu chociaż. Niech to się robi. Gotów, dowódco! To będzie mój, kurde, armia ósma, to będzie mój miecz boży. Takich sobie domyślnie nazwałem. Pamiętacie, że ja im oddałem Płock. Więc trzeba będzie go zdobyć znowu. Ile mają manpowera? Nasi rzeszowcy. Jezus, milion. No właśnie, nie mogę z tak niskim manpowerem atakować. Także będę musiał, wiecie, no, będę musiał po prostu jeszcze troszkę poczekać. No już mam przecież tą obowiązkową służbę wojskową, więc... Jeszcze dużo przede mną. Uwaga! Ciebie do pana Romla. Ciebie możemy tutaj. Ja też dywizji zmechanizowanej nie wrzuciłem. Ona się miała w Warszawie. Aha, jest. Dobrze. Zapraszam. Musimy jak najszybciej integrować te regiony. Teraz nie ma na co już czekać. O, 50 tysięcy już wskoczyło. Pięknie, 40. Możemy podmienić na dwójeczki. Czołgów nie chcę jeszcze podmieniać, bo muszę mieć 500 tego, żeby zrobić lepszy wariant. Nie ma sensu robić kiepskich czołgów, tylko po to, żeby je robić. Zobaczmy, ile mogę zrobić dywizji jeszcze. Dobra. Skakuję to skokowo. Szybko, trzeba szybko integrować, olać teraz siłę polityczną. Teraz potrzebujemy manpowera. To mi się zgubiło na lepsze. Patrzcie, prawie cała armia. Weźmy to tutaj w takim układzie, a tego już nie szkulmy. Szkoda sprzętu. Plan jest za słaby.
Nie wiem, tutaj kilku czołgów może nie dać. Bo wiecie, ja muszę to szybko w miarę i to szybko też w miarę muszę zdobyć. Więc tu będziecie mieli plany jakieś po prostu, wiecie, mordercze. Żeby wspomóc pozostałe fronty tymi armiami. To naprawdę będzie ciężko. Ja nie mam dużej armii. Weź czeka. Nie ma czasu. Nie ma czasu na głupoty. I od razu wszystko za siłę polityczną. Ile możecie czekać? Przy okazji. Niech to się wystawia piechota w Kielcach. To też tutaj, a tam gdzieś daleko. Proszę mi się wystawiać w seksu Polski. Powoli, ale idzie. Mamy 20 minut odcinka. Myślę nad tymi samolotami, ale to chyba nie ma sensu jeszcze robić tego. I tak nie wystawię żadnych samolotów, a po to, żeby się zbierały, może żeby się linie bujały, ale też mam nierozwinięte samoloty. To bez sensu. Czyli były siły polityczne, takie machlojeczki. Co tu jeszcze jest, proszę. Kurska, pancerna. Jeszcze wszystko. Górska do szkolenia, to też do szkolenia. Dobra, gdzie jakiś bonus do obrony? A ty do Romla, go, go, go. Jak wygląda armia Romla? Już wygląda, zobaczcie. Już wygląda nieźle. Kilka tych czołgów jest. Będzie też piechota. Tylko piechota nie ma nic. Muszę to, wiecie, poprawić, chociaż tutaj. Aha, nie mam. Wygra się tak. Popatrzcie, bo już. Bo już ta dywizja jest ok. Brakuje tu jeszcze jakiegoś wsparcia. Ale jest ok, jeżeli chodzi o moją piechotę, no tutaj tylko damy jeszcze szpitale, ale nie mamy na to manpowera na razie. Na szczęście w końcu dywizje idą jakoś z życiem. Produkcja będzie szybsza. A znam na przykład innego generała, żeby szkolił. To jest wszystko do ogarnięcia. Mamy. Im szybciej, tym lepiej, słuchajcie. Aż tylu nie trzeba robić tych dywizji. A robią się już z poborowych na zawodowi. Także idzie to, jakoś idzie. Nie, to są rezerwiści, przepraszam. Ale ta pięść Boża nasza tutaj jak uderzy, to myślę, że będzie grubo. Szybko integrujemy regiony. Niech nam wszystko ładnie rośnie. Aha, to patrzcie, to się już robi na zapas. Dajmy tutaj fabryki. No i czołgi. To jest gotowe, tak, nie, tu będzie piąteczka. Tylko jedna, a reszta niech idzie w czołgi. To są takie, wiecie, braki, którym się w ogóle nie przejmujemy. Zrobiłem kilka tych dywizji zmechanizowanych, żeby nasze czołgi miały wsparcie.
Baczność! I się po prostu do Rombla na razie wrzucali te dywizje piechoty. Niech się szkolą. Takie jest wyjście. Wiecie co? 25 minut. Ale to idę, bo jeszcze... O, patrzcie, już wszystko mi się robi. Co? To dajcie tutaj jeszcze co. Poróbmy jeszcze to. To też są w miarę bezpieczne tereny. Zróbmy jeszcze może tak, bo tu będą walki się toczyły. Żeby nam się było łatwiej bronić, nie? To już zagaz wojna. I nawet zrobimy tak. Niech potem się buduje ta infrastruktura. Tutaj też. Tak, na spokojnie. Bez szału. Nie mam jakiegoś tego przemysłu super rozbujanego. Trochę mnie to martwi. Tak. To się już nie robi samo. Dywizji 10. 3. Mam tych dywizji, tylko raz, dwa, trzy, cztery, to jeszcze jest pięć potrzeba. Zróbmy po jednym, będzie dobra. I to będzie tyle. I oczywiście odpuśćmy czas. Przydałoby się. Jak ta infrastruktura, powiedzcie, będzie szła. W razie wejdzie, ale to w miarę szybko. W grudniu będzie gotowe. Listopad jest. Wiecie, trzeba te... infrastrukturę tak, żeby zaopatrzenie lepiej dochodziło. To jest zupełnie naturalne. Czołgów im brakuje 1000. Kiedy czołgi się uzupełnią? Czyli za jakieś 200 dni w pierwszej połowie 41 roku będzie atak, słuchajcie. Tak mi się wydaje. Też nie ma na to czekać. Nieskończoność. Uwaga! Jeszcze będzie się wszyscy szkolą. Wiecie, jak będzie tam, to będziemy dodawali nowe dywizje piechoty, bo w tej chwili robię 13, a ja jeszcze ich potrzebuję, tak na oko. 14. 24. Już 30 dywizji jeszcze potrzebuję. Sprzęt może i na to będzie, ale... Sprzęt by był gorzej z zasobami ludzkimi, ale to nic. Niech to się wstawia, niech to się robi. To mi da jakiś taki, wiecie, ogląd sytuacji, jak jeżeli chodzi o czas, kiedy mi się uzupełni ta broń. A broń mi nie brakuje, brakuje mi ludzi. Więc niech to się tam uzupełnia, a ja już tak przebiegam powoli nóżkami. Próbujemy chyba odebrać Prusy najpierw, bo to będzie najbardziej logiczne wyjście, żeby te Prusy przejąć. Jak mi oddadzą, zmienimy to układ, jakie to będzie wolne, wtedy ruszymy, tak? Dywizjami do ataku. To jest dopiero zastrzyk wojska.
patrzcie, 11 dywizji. Pykło, dobra. Ja tu wszystkich nie zmieszczę, kurczę. Dobra, ty będziesz jeszcze szkolił. Tak jest! Doromla. Tak jest! Też możesz Doromla udać się. Rozejdźcie się, potem was jeszcze lepiej podzielimy. Ci... Nie mam też, kurde, możliwości, żeby dawać bataliony wsparcia jeszcze. Budownictwo przyspieszmy, niech to się jeszcze szybciej nam robi. Ale już mamy przeddzień wojny, tak to wygląda. Że tutaj się robi już coraz lepiej, tak? Mnie się uzupełniają, wojsko idzie. To co, zwiad, zróbmy to. To się jeszcze zrobi przed wojną. Gotów, dowódco! Wszystko przeszkolne, bo tutaj robiłem zmiany w tych dywizjach. A i też się nam oczywiście przyda. Też nam się oczywiście przyda doświadczenie armii. Rozchodźcie się, przyjaciele. Strasznie wolno idzie doświadczenie, jeżeli chodzi o dywizje z pancerne. Przejdźmy do 10. Potrzebujemy aż tylu. Tak, nie mamy na to ludzi. Już patrzcie, jak to szybko teraz idzie. Ile idzie mi? Jaki jest przyrost? A 3 dziennie. Szału nie ma. A tutaj patrzę, nawet nie ma teoretyka, żeby sobie dodać kajzerku. To wszystko, widzicie, zupełnie olałem. Ważniejsze dla mnie były inne rzeczy. I też nie chcę robić, bo muszę mieć doświadczenie na te... na Kogging State'a, tak? Na ten mod, który nam dodaje rdzenną ludność. Jest dyszka. W związku z tym kompanii piechoty muszę dodać szpital polowy. Tak naprawdę mogę teraz dodać każdemu, bo się wszyscy szkolą. To się przeszkoliły. To się przeszkoliły. To się przeszkoliły. To się jeszcze szkolą. Stąd możemy kilka oddać. Ale zdobycie tego też jest dosyć ważne. A nawet dywizję oczywiście szkolimy, więc nie powinno być kłopotu. Ile macie dywizji, przyjaciele? Też dużo. Tam musi iść pełna 24. Gotów, dowódco! Tak jest! Zobaczymy co wtedy, jak się tu plan pokaże. Nie, tylko chyba nie potrzebujesz aż tylu. To jest dywizji 0, nie wiem o co chodzi. Coś się zbugowało. Jakieś dziwne minusy mają. Baczność! O, patrz jak mi powerek wzrósł. Osiemnaście dywizji. Tutaj tak, 10. Dobrze, przyda się.
Jeszcze więcej by się przydało. Gdzie nadchodzi wojna? Gotów do wymaszerowania! Nadchodzi wojna i mówię to z pełną odpowiedzialnością, słuchajcie. Zróbmy w ten czołgi mamy? Tak, czołgi by się przydały w linii. Zdań. Rozpowiedzenie się robi za bronię. Nie wiem, czy nie za dużo jej robię. Ale znowu ona będzie spadała w wstępie strasznym. Tak za to. Więcej czołgów. Nie potrzebuję aż tylu rakietek. Mam już 1000 do przodu. Ja mam ciężarówek do tyłu. To jest chore. Kiedy się ciężarówki wybiorą? Za rok. O matko. Zrobić. Coś z tym muszę zrobić. Pokażcie mi tą produkcję. Tak. Wszystko na szybkości. Jak najszybciej trzeba integrować te regiony, żeby nam rósł manpower. Dobra. To powinno się rozbijać i wskoczyć. Tutaj zapraszamy. To ja może jeszcze bym jedną koncert. Ostatnią. Piechota się robi. Zawsze spoko. Proszę. Rzućmy teraz na razie w inne miejsce. Nie mam tych dywizji szkolących. Gotów, dowódco! Gotów, dowódco! Uwaga! Wy się nie szkolcie, przyjaciele. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Może trzeba będzie jeszcze jedną armię zrobić. To mnie cieszy. Mamy prawie... Nie, no nie mamy pełnych. Jeszcze 9. Warmy białoruskiej nawet nie powiem ilu brakuje. Szybciutko, szybciutko, dawajcie manpower. Taki jest plan. Słuchajcie, wiecie co? I chyba na tym skończymy odcinek. Wrócę do was jak przygotuję armię do ataku. W tej chwili tutaj się nic jakiegoś mega ciekawego nie dzieje i też się nie będzie działo. Także kochani, dziękuję wam pięknie. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, łapcie piątkę, hej.